Mały Książę, rozdział 2. W ten oto sposób prowadziłem żywot samotnika, nie znajdując z nikim wspólnego języka, aż do pamiętnej awarii mojego samolotu nad Saharą przed 6 laty. Coś się zepsuło w motorze. Nie było ze mną ani mechanika, ani pasażerów, więc sam musiałem podjąć się bardzo trudnej naprawy. To była dla mnie kwestia życia i śmierci. Wody mogło mi wystarczyć tylko na 8 dni. Pewnego wieczoru zasnąłem w odległości 1000 mil od najbliższego domostwa. Byłem jeszcze bardziej osamotniony niż rozbitek na tratwie na samym środku oceanu. To też trzeba wyobrazić sobie moje zdziwienie, gdy o bladym świcie obudził mnie czyjś głosik. Usłyszałem: proszę, narysuj mi baranka. Co takiego? Narysuj mi baranka. Stanąłem jak wryty. Te słowa były dla mnie jak piorun z jasnego nieba. Przetarłem oczy, wytężyłem wzrok i ujrzałem osobliwego człowieczka, który badawczo mi się przyglądał. Oto jego najlepszy portret, który udało mi się później narysować. Oczywiście mój rysunek jest o wiele mniej doskonały niż model. To nie moja wina. Gdy miałem 6 lat, dorośli zniechęcili mnie do kariery malarskiej i dlatego umiem rysować tylko węże boa zamknięte i otwarte. Patrzyłem na tę istotę oczyma wytrzeszczonymi ze zdziwienia. Nie zapominajcie, że znajdowałem się w odległości 1000 mil od najbliższego domostwa. A tymczasem człowieczek nie wyglądał ani na zagubionego, ani też na umierającego z głodu, z pragnienia czy ze strachu. W niczym nie przypominał dziecka zagubionego w sercu pustyni, o 1000 kilometrów od najbliższego domostwa. Kiedy wreszcie odzyskałem mowę, powiedziałem: ale co ty tu robisz? A on powtórzył bardzo powoli, jakby chodziło o sprawę niezwykłej wagi: proszę, narysuj mi baranka. Z łatwością ulegamy zauroczeniu. Pomimo całej tej absurdalnej sytuacji, byłem przecież na pustyni i to w odległości 1000 mil od najbliższego domostwa. Wyjąłem z kieszeni kartkę papieru i wieczne pióro. Przypomniałem sobie jednak, że uczyłem się przede wszystkim geografii, historii, matematyki oraz gramatyki, więc z żalem powiedziałem, że nie umiem rysować. Ale on powiedział: nie szkodzi, narysuj mi baranka. Ponieważ nigdy jeszcze nie rysowałem baranka, pokazałem mu jeden z 2 rysunków, jakie potrafiłem zrobić. Rysunek węża boa zamkniętego. Byłem zdumiony, słysząc odpowiedź człowieczka: nie chcę słonia we wnętrznościach węża. Boa jest niebezpieczny, a słoń zajmuje za dużo miejsca. A u mnie jest ciasno. Potrzebny mi jest baranek. Narysuj mi baranka. Narysowałem. Człowieczek przyjrzał mu się uważnie, po czym powiedział: nie, ten baranek jest już bardzo chory. Narysuj mi innego. Narysowałem. Mój mały przyjaciel uśmiechnął się grzecznie, choć z pobłażaniem. Przyjrzyj mu się dobrze. To nie jest wcale baranek, ale baran. Ma przecież rogi. Mój kolejny rysunek znów został odrzucony. Ten baranek jest stanowczo za stary. Chcę mieć takiego baranka, który by długo żył. Zacząłem już tracić cierpliwość, chcąc wreszcie zabrać się do naprawy motoru. Nabazgrałem to, co widać na rysunku, i powiedziałem: to jest skrzynka. Baranek, którego chciałeś mieć, jest w środku. Jakże byłem zdziwiony, widząc jaśniejący uśmiech na buzi małego mądrali. Czegoś takiego właśnie chciałem. Jak sądzisz, czy mój baranek jada dużo trawy? Dlaczego? Bo u mnie jest tak ciasno. Z pewnością wystarczy. Dałem ci maleńkiego baranka. Pochylił głowę nad rysunkiem. Nie takiego znowu maleńkiego. Zobacz, już zasnął. Tak oto zawarłem znajomość z Małym Księciem.